Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Tomb Raider u mnie na kanale i kontynuujemy wyprawę. Czas pokazać Larze palcem rozwiązanie zagadki związanej z Himiko, Sam i tak dalej. Ale do tego musimy jeszcze dojść, ponieważ mimo tego, że gra przeliterowała nam wielokrotnie już odpowiedź, no to Lara tego jeszcze nie wie. Najlepsze jeszcze przed nią. Ekipa jest bezpieczna, totalnie nic im się nie stanie, kiedy nas nie będzie. Totalnie. Uważam generalnie, że jakby ten ostatni element gry jest przeciągany. Ten moment od jakby dobicia na plażę z naszymi towarzyszami jest przeciągany. Idź po kołowrotek. Idź do Alexa, pokonaj bossa, wróć od Alexa, idź, przeszukaj świątynię. To jakby wiecie. Bardzo dużo chodzenia, które bardzo niewiele popycha fabułę do przodu. Nie lubię tego typu zagrywek. Jeśli coś jest jakby w grze misją główną, to twierdzę, że powinno w ten czy inny sposób coś tam popchnąć do przodu, a tutaj jakby prawie w ogóle się to nie dzieje. Granat, o. Czekuje się rozpierducha, co? Okej. Okay. A tędy, okej. Okay. Tam wiecie, ten metr dalej już nie, ale tutaj tak, tutaj jest spoko. Książeczka, czyli ten dziennik. Island is more than I could have hoped for. Of course these islanders are absolutely insane. Those poor people from the Endurance, so tragic, but honestly it adds to the drama. Not only is this the mythical land of Yamatai, but the shipwrecks and the modern day cultists, it warrants at least two documentaries. Maybe even a series. Oh Lord, this place is going to ignite the world's imagination, and I'm going to be right in the center of it all. Such a huge relief. All my chips were on this one number. I just need to be careful now. This situation could spin out of control on a dime. Once I have this Matthias fellow's ear, I can convince him that there's much to gain in cooperating. I mean, he can't honestly believe the things he preaches to these men, right? They're just lost and confused. I'll help to bring them all back to civilization. The sponsors, oh, the sponsors are gonna line up for this exclusive. The story is huge. I przede wszystkim z jakiegoś powodu dziennik Whitmana jest tutaj. Jak się tutaj dostał? Nigdy się nie dowiemy. I teraz jakby wiecie, Lara ma te informacje w rękach. Wiem, że to jest znajdźka i jakby gra nie traktuje ich jako fabuły, ale to jest po prostu to dziwne rozwiązanie, jedno z wielu w tej grze. Lara ma te informacje w rękach, mogłaby wrócić do swojej ekipy i powiedzieć: o ej, słuchajcie, nie wiem, jeśli chcecie, jeśli zależy wam na życiu Whitmana, skujcie go i zakneblujcie i nie pozwalajcie mu się ruszyć nawet na nim na centymetr, bo zdradzi nas, kiedy tylko będzie miał okazję. Więc jakby... Ach, no dziwne. I to jakby... To jest mega duży problem, ponieważ Lara znajduje te wszystkie rzeczy. Znajduje zapiski na temat rytuału ognia, na temat królowej Himiko, na temat jej służek, na temat życia wiecznego, na temat kontrolowania pogody. I Lara to wszystko znajduje. My to czytamy. To jest nam czytane przez aktorów głosowych, najwidoczniej ludzi z przeszłości. Ale nikt się do tego nie odnosi, mimo tego, że to wiecie, to nie są ciekawostki na temat loru świata gry. To są rozwiązania tajemnic tej gry i motywów przewodnich poszczególnych postaci. W sensie, nigdy nie dowiedzieliśmy się, że Rolf i
Reyes mają mają razem dziecko, mają córkę. W sensie, że córka Reyes jest również córką Rofa. Gdyby nie te dzienniki, a jednak... Wiecie, to by było coś, co dodałoby faktycznego życia tym postaciom, że hej, te dwie osoby, które przypadkiem Lara wzięła ze sobą na wyprawę, są ze sobą spoinowacone w taki bardzo konkretny sposób. I najwidoczniej coś dalej między nimi iskrzy i to by dodało fajnego charakteru i pomogłoby sprawić, że ta historia byłaby bardziej... miałby więcej charakteru. Bo tego brakuje głównie tej historii, brakuje jakiegokolwiek charakteru. Historia w tej grze to Lara biegająca od punktu A do punktu B. I nagła śmierć towarzysza, kiedy grze przypomni się, że teoretycznie występują w niej postacie ludzkie, z ludzkimi emocjami teoretycznie. Ale... ta gra podejmuje takie dziwne decyzje. Nie zwracaj na nas uwagi, kolego. Totalnie nie zwraca na nas uwagi. Doskonale. Zabójczy czeka z ukrycia. Brzmi jak im jakieś parodii bohatera. Wiecie, jakiegoś takiego mrocznego ninja. Nazywałby się Zabójczy Czekan z ukrycia. Dobra, okej, miałem nieco przerwy. Na czym to skończyliśmy? Nie mam pojęcia, nieistotne. Ciekawe jak Whitman przeżył tą trasę, prawda? Bo tak, dla przypomnienia, on przybiegł jakby z tej strony, tak więc jego dziennik był tutaj, tak więc jakby... you know, też musiał pokonać w ten czy inny sposób to wszystko. Obstawiam, że muszę skoczyć do drabiny. Dobrze obstawiałem. No już, Larcia, wspinaj się. Klik. Wyczerpanie tego... tak blisko przepaści, no cóż, wydało mi się, że to nie będzie dobry pomysł, ale Lara miała tylko dobre pomysły. Wysoko. Tak, to trzeba przyznać, że tak, jakby kiedy już jesteśmy na zewnątrz i możemy spojrzeć gdzieś w dół i widzieć jakieś ruiny, obozy, wratki i tak dalej. To wygląda naprawdę spoko. To jest cudowna sprawa. No dobra. Kolejna geoskrzynka, a to już jakby nowy set, oczywiście. Myślałem, że może nie wiem, czwartą z 15 znajdę czy coś takiego, ale nie. 1 na 3, to nowość. O, ty, pomidorki. A czekajcie, czy coś tu jeszcze było? Nie, wydawało mi się. Myślałem, że to jest skrzynka do otwarcia. Dobra, więc tak, tu mamy skrzynkę do podniesienia, tu mamy absolutnie nic i tędy droga. O, patrzcie, to kolejne bunkry, ale dawno tego nie było. Naprawdę uwielbiam to poczucie przygody i odkrywania tajemnic w serii Tomb Raider. Jest niesamowite.
Ludzie, ja was jakby nawet kurwa nie widzę. O, jesteście, wow. Okej. Okay. O, cześć! Machaj, narciu! Machaj, machaj! Mistrzowskie wykończenie z łuku. The Oni. First, the lights went out. Then the screaming started. Was it us or them? That horrible sound. It still rings in my head. They wore the armor of my ancestors. They cut us down with ancient blades. Gunfire, shouting, blood. We couldn't stop them. Everything turned to chaos. And then silence. They were gone. Why did they leave? Why didn't they kill us all? Captain Osaka is in command now. We are leaving the base, but not the island. We are heading inland, to the monastery. There's no other way. We must follow the Oni, all of us. If we can't control the star, we must destroy it. No i to jest na przykład coś, co totalnie by przepada, jeśli gracie z polskim dubbingiem. Mianowicie te wszystkie dzienniki, one jakby są mówione z akcentami. W zależności od tego, czy wiecie, słuchacie jakiegoś japońskiego żołnierza, czy jednej z kapłanek, czy jednego z najemników, którzy są teraz na wyspie. To... To no właśnie zawsze, aby ktoś mówi to z innym akcentem. I tego totalnie nie ma w polskim dubbingu, ponieważ przeważnie, aby kiedy coś dzieje się w polskim dubbingu, to nikt nie bawi się w akcenty, a ewentualnie jak już się bawi, to są one tak przerysowane, że brzmią jak z kreskówek. Wiecie, kiedy macie w kreskówce postać, nie wiem, w berecie i pasiastej koszulce biało-czarnej i ona mówi ze francuskim akcentem. Nawet nie wiem, czy to był francuski akcent, ale wiecie, brzmi tak z kreskówki. Bo inaczej się najwidoczniej nie da. O mój Boże, rany. A tego nie otworzę, tak? Pamiętam tą zagadkę. Jest długa i dosyć irytująca. Tak. Nagle tych drzwi Lara nie może otworzyć czekanem, ani swoim super kołowrotkiem zniszczenia ścian i wszystkiego innego. Of course. The elevator is jammed. Czekajcie, gdzie... Ale co to blokuje, bo ja nie wiem. Gra mi to podświetla, ale... Nie mam pojęcia, co z... Okej, okay, nie wiem, do czego się Lara odnosiła w ogóle. No i wchodzimy na windę w takim razie, albo... A! Gdzie shotgun nie może tam... Czekam, pośle, nie? Dobrze, już, Laro, już to robię, spokojnie. Tu Lara może wbić czekan i otworzyć drzwi. Logiczne. Ammo. Kolejny dziennik. Command to operative. Stop. Trinity is concerned. Stop. Acquisition of star phenomenon unacceptable. Stop. Sabotage of access operation imperative. Stop. Tak, generalnie... I to jest... To jest chyba jakby jedyny tip w tej grze, że jakby zbliżały się kolejne części. W sensie jak ta gra wyszła, to... Wiadomo było, że będą kolejne części tych jakby nowych Tomb Raiderów.
I właśnie tutaj pada jakby nazwa Trójcy. Trójca to jest bodajże chyba zła organizacja nawet ze starych Tomb Raiderów. W sensie, jeśli jest Lara Croft, to jest również Trójca. To jak... Nie mam aż porównania. To jak bohaterowie japońskich RPG-ów i ich źli antagoniści ze srebrnymi włosami. Na tej zasadzie. Jak nie wiem, jak Templariusze do Asasynów. O, w ten sposób. Tak więc... Jest Trójca i najwidoczniej Trójca ma z tym coś wspólnego z tą wyspą, aczkolwiek jeśli liczycie, że jest to jakoś więcej zahintowane w tej grze, nie jest. To jedyne, co dowiemy się na temat Trójcy, to to, że istnieją. O jest, w grę spadłem. To... Jezu, Laro, shut the hell up, please. Shut up, woman. Próbuję się tutaj kurwa skupić. Chryste panie, znowu ta obsrana dziura. Strzejść to nie... Ta, jakby... A, tam jest przejście, okej. Okay. Czy mogę wejść tędy? Mogę, okej. Okay. Tu jest jedno. Dwa sztere ściągnięte. Myślu. To mogę rozwalić shotgunem, ale jak mam się do tej ściany dostać? Po prostu strzelić z dołu? A, strzelić z dołu, jasne. Okej, gotowe. Co mi to dało? Jeszcze nie wiem. Spokojnie, zmierzamy tam, zmierzamy na pewno. Totalnie. Tutaj, jak spadnę niżej, tam skrzynkę. Okejka. No dalej, proszę. Czy Lara tędy przejdzie? Chryste panie, Laro! Jeśli nie masz nic, żadnej informacji, która wniesie coś do zagadki, to nie mów i tyle. Proszę. A, pamiętałem, że nie lubię tej zagadki. To jest kolejna skrzynka do podniesienia, czyli... Czy ja mogę wejść tędy? Nie, Lara to nie, cholera nie doskoczy. Skaczę wysoko, ale nie aż tak wysoko. O, dobra. Dobra. Wiem. Mam to. Teraz siup. Żeby to było takie proste, Larciu. Dobra, i jak się dostać do tego ostatniego dziadostwa? Wyżej nie ma żadnej przerwy. Wiecie, jakby musi być dziura w siatce w tym konkretnym narożniku. O, i ona jest tutaj, jasne. Dobra. Okej. O, nice, super nice. A, szlak minęło mnie to. Nie pośpieszyłem się tak jak... A nie, dobra. To ma po prostu stanąć na środkowym piętrze. Myślałem, że muszę to wytimingować, ale nie. Spoko. No już, zatrzymaj się ładnie.
No nawet nie miałem interakcji, kiedy to jechało, tak więc no. Okej. Okay. Tak się otwiera bramy. Teraz mogę otworzyć drzwi. Super, prawda? Skrzyneczka. Lubię to, że gościa jakby totalnie nie wzruszyło to, że winda spierdzieliła, jakby nie wiem, zniszczyła połowę szybu i tak dalej. Wiecie, ktoś tu jest? Nie, nikogo nie ma? Okej, okej. Chill, mamy to. Dobra, to gdzie jest ziomeczek? Ziomeczków jest dwóch. A, dobra. Jeśli będę musiał do nich postrzelać, to sobie postrzelam, nie ma problemu. Were these gifts for the ancient rulers of Yamatai? Or was there some kind of battle here? Kości nie zauważył trupa swojego kumpla. I znowu prawie zginąłem od dwóch, trzech pocisków. Panowie bardzo mocno strzelają, bardzo mocno. I ładnie się składają po śmierci. Naprawdę, kiedy Lara mówiła, że okej, pójdziemy do starożytnej superświątyni odkryć sekrety królowej Himiko, to myślałem, że pójdziemy do starożytnej superświątyni, a nie do kolejnego, tak chyba czwartego w tej grze, szczarego bunkra. O, to mapa. Zajebibi. O, jest świątynia, proszę bardzo. O, pamiętam, tu będzie wesoła rozpierducha. Dobra. A może... Nie. Tutaj zacznie się chryja, jak podejdziemy jeszcze parę kroczków bliżej. Tak więc tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i trzymajcie się do kolejnego odcinka Tomb Raidera u mnie na kanale. Bye, bye.